Październik to bez wątpienia miesiąc pierwszoklasistów. W poczet nowych uczniów szkoły przyjęto też najmłodszych uczniów w PSP nr 2 w Kozienicach. 29 października w placówce odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie dwóch klas pierwszych. My z kamerą gościliśmy na ślubowaniu klasy pierwszej A. W wydarzeniu tym uczestniczyli rodzice i opiekunowie dzieci, dyrektor placówki Paweł Potent i zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień. Wszystkich przybyłych powitała wychowawczyni klasy pierwszej pani Katarzyna Kozak. Jak najlepszych wyników w nauce, pogodnych chwil w szkole i wielu wspaniałych wspomnień życzył dzieciom Paweł Potent. Pierwszaki specjalnie na tę okazję przygotowały krótki program artystyczny, w którym wykazały się już podstawową wiedzą o szkole, o zachowaniu w klasie i wiedzą o swojej ojczyźnie. Kilka cennych rad otrzymały też od przedstawicielek klasy drugiej. Część artystyczną zakończono tańcem z szarfami. Po występach przyszedł czas na ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów, którego dyrektor dokonał przy użyciu specjalnego szkolnego ołówka. Sukcesów w szkole, ale też rozwijania swoich pasji i zainteresowań życzyła dzieciom zastępca burmistrza Dorota Stępień. Na pamiątkę tego wydarzenia przekazała pierwszoklasistom specjalne upominki od gminy Kozienice. Uczniowie otrzymali też pamiątkowe dyplomy i specjalne medale. Nie mogło zabraknąć również podziękowań i życzeń od rodziców oraz wspólnej fotografii.